szanowni państwo, po tym wybuchu entuzjazmu i radości ze strony dzieci i tym pięknym wietrzyku, to nie wypada nic tylko powiedzieć, że oczywiście nas wszystkich cieszy zawsze każdy nowy obiekt. Akurat tak się składa, że w dzielnicy Bielany mamy teraz wysyp nowych obiektów przedszkolnych i to warto podkreślić, bo co roku przybywa nam kilkaset dzieci w Warszawie i tak naprawdę infrastruktura, która jest budowana, czy przedszkola, które są budowane są dla tych wszystkich, którzy potem z taką werwą opowiadają wierszyki o tych nowych, młodowych przedszkolach. Ja tylko dam taki jeden trend, że istotnie w wielu miejscach w Warszawie dzisiaj powstają obiekty właśnie w tym słynnej formule modułowej, o której mówiły dzieci. Mamy teraz też w budowie obiekty nawet mieszkalne, budynki komunalne, które będą też w tym roku oddawane do użytku na Warsze. Więc jakby ta technologia, która daje możliwość budowania szybko, ale też efektywnie i bardzo sprawnie jest używana i bardzo nas cieszy, że służy nam wszystkim. To płynnie oddam głos panu burmistrzowi, którego radość na pewno jest równie wielka jak dzieci w tym przedszkolu dzisiaj rano i być może pan burmistrz też wierszykiem coś mu odpada. Coś o radiowie też. Ciepłego. Szanowni państwo, witam serdecznie. Ja powiem tak, cieszę się naprawdę bardzo, bardzo. Chciałbym tutaj przywitać, bo jest jeszcze u nas z nami pani Dorota Woda, przewodnicząca Komisji Oświaty Miasta Stołecznego Warszawy. Pani przewodnicząca właśnie odwiedza te nasze przedszkola, bo jest z naszego kręgu i to czwarte przedszkole, które oddajemy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Piąte będzie gotowe na przełomie kwietnia, marca i kwietnia. Więc to piąte przedszkole, które będzie całkowicie jakby od podstaw wybudowane. Przybyło kilkaset miejsc na terenie naszej dzielnicy. Ja z tego powodu bardzo się cieszę, ponieważ no, to zmienia, jak widzicie państwo, jak to wyglądało, ci radni, którzy są z nami. To jest Ania Czarneska z tego kręgu, Sylwia Lacek, widzę, jest pan Wojciech Borkowski, tak, to widzą, jak to się wszystko to zmieniło, a jeszcze z Agnieszka Gola. Patrzyliśmy na to przedszkole, które zostało Ciechanowskie budowane no, już 50 lat temu, czy nawet więcej. No i ono stało, bo tak stało, tak? A to jest zupełnie nowa jakość, zupełnie inny standard pracy i trudno się nie cieszyć. Tu jest przedstawiciel firmy Klimatyk, pan Karol Dzień, witamy serdecznie, który był wykonawcą tego obiektu. Tu się wszyscy śmiali, że nawet trawa jest pomalowana dzisiaj na zielono. No tak, ale to zasługa firmy, ponieważ dodatkowo trawę z Rolki nam położyli na swój korzyść, więc bardzo dziękujemy. I cóż, kolejne wyzwania przed nami. Tutaj się uśmiechał do pana prezydenta, do państwa radnych, bo i pani radna Agnieszka Wyrwow dotarła. Chcemy kolejne przedszkola budować, kolejne remontować. Dzisiaj mamy komisję budżetu, gdzie kolejne plany inwestycyjne przedstawiamy naszej dzielnicy, a więc liczymy tutaj na wsparcie. No ja się cieszę, że w takich uczestnictwach się spotykamy, bo na wielu jeszcze zostało dużo do zrobienia, ale naprawdę dużo się też zmienia na plus. Ja nie przeszkadzam, dziękuję mu za piękny wierszyk, naprawdę. Tutaj ja obiecałem prezydentowi, że tutaj jeszcze będziemy o segregacji odpadów też wierszyki. Pan prezydent odpowiada za to, jest zaangażowany całym sercem i duszą w kwestię ekologii, więc bardzo dziękuję i dziękuję przede wszystkim tutaj współpracownikom swoim zarządu, Markowi Starskiemu i całemu zarządowi i Pawłowi Sądijowi, który tam skromnie stoi, no i naszemu inspektorowi kochanemu, który zdrowiem przypłacił. Paweł, wielkie dzięki dla siebie i całego zespołu, bo naprawdę ogarnęliście temat. Dzisiaj przedszkola pojawiają się głównie w tych miejscach, gdzie mamy oczywiście najwięcej dzieci. Tak naprawdę są to zarówno dzielnice, te, które są dzielnicami w skali, jak w mieście peryferyjnymi, takimi jak właśnie Bielany, czy Wawer, czy Białęka, ale też bardzo wiele nowych przedszkoli powstaje w miejsce istniejących już obiektów, które zostały wyeksploatowane. Takie obiekty powstają czy na Bemowie, czy na Woli, czy na Targówku. Obecnie na terenie samej dzielnicy Bielany w tym roku będzie już 5 tego typu przedszkoli. Kolejne jest już w przygotowaniu i mam nadzieję, że już niedługo dzieci z Bielan będą odwiedzały kolejne przedszkole. Infrastruktura dla dzieci najmłodszych, czyli zarówno żłobki i przedszkola, to dzisiaj jest najbardziej poszukiwana infrastruktura, najbardziej poszukiwane miejsca. Tak naprawdę największy deficyt, jeśli chodzi o miejsca, mamy w żłobkach i stąd też program, który jest specjalnie zaadresowany, który wynika z programu pana prezydenta Trzaskowskiego. Natomiast przedszkola, zarówno te prywatne, ale te publiczne,
powstają dzisiaj praktycznie w każdej dzielnicy, bo są remontowane i oddawane. Poza tymi dzielnicami, które są w tej infrastruktury, mają dość sporo, jak chociażby dzielnica Śródmieście. My w nowym przedszkolu Przagorze obiekt, który jest super nowoczesny, bardzo ładny, przestronny, jasny. Posiada własną salę komputerową dla dzieci, gdzie się już odbywają normalnie zajęcia. I też przybyło nowych miejsc. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. To czwarte przedszkole, które oddajemy w ostatnich tygodniach do użytku na terenie naszej dzielnicy. Piąte przedszkole przy ulicy Bogusławskiego. W ciągu miesiąca rozpoczynamy odbiory, więc zmieniamy naszą bazę oświatową. Chcemy, żeby ona była jak najfajniejsza, jak najładniejsza. I z dobrych informacji to dzisiaj na Komisji Budżetu Dzielnicy też będzie wniosek o zwiększenie środków na remont przedszkola przy ulicy Bergiliusza. Kapitalny remont. Chcemy to przedszkole kompletnie przebudować. I rozbudowa szkoły przy ulicy Samogłoski. Chcemy, żeby tam przybyło też co najmniej 200 miejsc dla nowych uczniów, ponieważ ta szkoła pęka w szwach, jest jedną z najlepszych szkół w Warszawie, więc należy ją rozbudować. Inwestujemy bardzo dużo w władzę oświatową, ale warto, bo to inwestycja w naszych najmłodszych mieszkańców. I ja pamiętam to przedszkole Jasia i Małgosia, jak wyglądało jeszcze rok temu i patrzę, jak wygląda teraz. No jesteśmy w kompletnie różnych światach i bardzo się cieszę z radości dzieci, bo to jest najważniejsze i w mojej pracy najprzyjemniejsza część.